Słuchajcie, ostatnio na kanale Purpurz był live, w którym zbieraliśmy pieniądze na to, żeby wyposażyć szpital w Zielonej Górze w kilka najpotrzebniejszych rzeczy, które są związane z koronawirusem aktualnie w Polsce. Chciałbym tutaj szczególnie podziękować Barbara TQT, Sunless Reaper, Rastafaria i kogoś o niku J oraz Paweł i wam wszystkim, którzy byliście na tym live i którzy dorzucili swoją cegiełkę do tego, żeby zostawić parę rzeczy w tym szpitalu. No bo jest jak jest, brakuje wszystkiego w tym momencie. No ale muszę wam powiedzieć, że podjąłem się dosyć karkołomnego zadania, ponieważ no okazuje się, że znalezienie w tym momencie jakichkolwiek rękawiczek, maseczek, kombinezonów, czegokolwiek, co szpital potrzebuje, graniczy praktycznie z cudem. Otrzymaliśmy od szpitala listę rzeczy, które są im potrzebne. To są m.in. środki do dezynfekcji, chusteczki, środki higieny osobistej, nawet mydło wpłynie. Ale przede wszystkim te kombinezony, maseczki, rękawiczki i gogle. I dzisiaj spróbujemy, znaczy nie spróbujemy, my będziemy musieli zorganizować jak najwięcej z tych rzeczy i przekazać je do tego szpitala. Ogółem udało nam się zebrać 3400 zł na tej akcji, na live'ie. No i teraz spróbujemy się połączyć z ludźmi, którzy potencjalnie mogą mieć rzeczy, które są nam potrzebne. Dostaliśmy taką listę od osób związanych ze szpitalem, osób, które się zajmują zatowarowywaniem i tak dalej tego szpitala, bo naprawdę w internecie praktycznie nie da się niczego znaleźć, także zaraz spróbuję się po prostu połączyć z kilkoma osobami i zobaczymy, co jesteśmy w stanie zdobyć. Halo? Dzień dobry, Marcin Rurasz, kłaniam się. Chciałbym się zapytać, bo otrzymałem do pani numer, jeżeli chodzi o środki dezynfekcji, rękawiczki, kombinezony. Czy pani dalej takie rzeczy posiada? Nie, nic z tego typu produktów nie mamy już w ofercie. Dowiedzieliśmy się, że w kilku hurtowniach można coś znaleźć. Promed, tak? Mhm. Promed Zielona Góra. Nie mają strony. Dezynfekcja24.pl. Oczywiście poprzez rząd zostało zablokowane sprzedaż rękawiczek, środków do dezynfekcji poprzez portale aukcyjne, więc nie jesteśmy w stanie niczego również przez Allegro zamówić. Dezynfekcja24.pl. Rękawiczki bezpudrowe eko. Brak na magazynie. Jaka? Kolejna strona? Poczuj się bezpiecznie. Posiadamy nigdzie niedostępne do zakupu maseczki ochronne. Jedna sztuka 12 zł. PP2 i FPP3 są droższe. Dla zakupu dla placówki medycznej mogą dać cenę hurtowną, czyli jakieś 45 zł netto. No jest FPP2 za 45 zł za sztukę. FPP3 80 zł za sztukę. To ile ich bierzemy? Może warto do nich zadzwonić, bo dadzą, mogą dać cenę hurtową, jeżeli dla placówki medycznej. Jesteś zainteresowany zakupem hurtowym? Nagraj się. Oddzwonimy niezwłocznie. Dzień dobry, jestem zainteresowany zakupem hurtowym maseczek FPP2. Chciałbym się dowiedzieć, ile to jest zakup hurtowy, ile muszę kupić. Chciałbym przekazać maseczki na Zielonogórski Szpital. I no jestem ciekaw po prostu, jaką jesteście w stanie państwo tutaj dać cenę i za jaką ilość. Dziękuję bardzo, czekam na kontakt. Jest absolutny Meksyk. Dzień dobry, Marcin Rurasz, kłaniam się. Dowiedziałem się, że sprzedaje pan rękawiczki i inne środki do dezynfekcji. Czy to jest dalej aktualne? A skąd pan dzwoni? Dzwonię, generalnie prowadzę kanał na YouTubie, próbuję zorganizować, próbuję, to jest dobre słowo, zorganizować zbiórkę na Zielonogórski Szpital. Niestety nigdzie praktycznie nie jestem w stanie dostać żadnego sprzętu. To znaczy rękawiczki się spodziewam, ale nie wiem, jaka będzie cena. Jasne. Natomiast jeżeli chodzi o dezynfekcję, no to mam tam możliwości, ale muszę paletami wręcz wziąć. To powiem pan, najbardziej zainteresowany jestem na ten moment rękawiczkami, kombinezonami i maseczkami. Pytanie, czy takimi rzeczami też pan jest w stanie tutaj handlować? Nie, kombinezony to już są tylko dla szpitali i maseczki również. No mogę maseczki kupić, ale po 200-250 zł, no niestety. No nic, w takim razie będziemy w kontakcie, jeszcze się odezwę do pana w razie czego, dobra? Dobrze. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Zaraz może się to skończyć w ten sposób, że po prostu przekażemy całą kwotę, która jest. Ja już mi się chcę płakać, słuchajcie. Spędziłem dzisiaj już na szukaniu rękawiczek w internecie, na szukaniu masek, kombinezonów, gogli, płynów do dezynfekcji. Spędziłem już kilka godzin i zaraz się to po prostu zakończy w ten sposób, że będziemy musieli przekazać całą kwotę, a szpital sam zdecyduje, co z tą kwotą zrobi, bo nawet sobie nie zdawałem sprawy, jaka jest skala problemu.
jak nie zająłem się tym sam. No. Dzień dobry, Marcin Orurasz, kłaniam się. Dostałem numer tutaj do pana, wysyłał pan ofertę na rękawiczki nitrylowe do kilku firm. Czy pan dalej posiada takie rękawiczki? Już się sprzedały. Dzisiaj? No kurczę, pieczone. No, a skąd pan dzwoni, panowie? Wie pan co, generalnie prowadzę kanał na YouTubie i chciałem przekazać po prostu sporą ilość rękawiczek i innych potrzebnych rzeczy do szpitala w Zielonej Górze, ale niestety jest absolutny Meksyk, nigdzie się nic nie da zdobyć. Nie. Jasne, oczywiście, zdaję sobie sprawę. Ja sobie pański numer zapiszę i proszę mi powiedzieć, pan jest zainteresowany, żeby to kupić, tak? Tak, tak, zakupić jak największą ilość. Jak największą? Nie wiem, czy będą rękawiczki M-ki, bo tu chodzi o dla pań, czy chodzi dla mężczyzn. Chodzi do szpitala, tak naprawdę interesują mnie M-ki i L-ki, czyli jak najbardziej uniwersalne, żeby przekazać tego po prostu jak najwięcej, żeby coś w jakikolwiek sposób ich wspomóc. Fajnie, dobra, dziękuję bardzo, do usłyszenia. Słuchajcie, może coś wreszcie, bo nawet jeżeli nie rękawice, to tych przyłbic też szpital potrzebuje. Zobaczymy, jakie to są ceny. Zobaczymy, ile tego będzie, a w ostateczności, tak jak mówiłem, już podjąłem decyzję, że wszystko, czego nie wydamy na sprzęt potrzebny, to przekażemy po prostu w gotówce. Dostaliśmy od szpitala numer konta, na który można to przekazać. Jestem dobrej myśli. Słuchajcie, ruszyło się, mamy to. Właśnie zamówiliśmy 30 przyłbic, które zasłaniają całą twarz, oraz 35 par gogli. Także już mamy, co się ruszyło, dowiedziałem się, gdzie można zdobyć rękawiczki. Mam nadzieję, że faktycznie uda się zdobyć te rękawiczki, także jestem dobrej myśli, już była chwila załamki, ale jest! Po całym dniu poszukiwań mamy przyłbice, mamy gogle i być może mamy rękawiczki, ale jeszcze wam powiem tylko tyle, że to nadal nie jest cała kwota, którą przekazaliście, także jeszcze będę musiał szukać, a w najgorszym wypadku po prostu przekażemy te 30 przyłbic, 35 par gogli, około, ile tam było par rękawiczek, bo zamówiliśmy? 100 sztuk. No nie 100 sztuk, 100 sztuk to jest w opakowaniu. No tak, no. 20, czyli 2000 rękawiczek. 2000 rękawiczek, 30 przyłbic, 35 par gogli. I jeszcze zostanie nam, żeby was nie kłamać w tym momencie, około, jeżeli to wszystko pójdzie, około 1000 zł, nawet troszeczkę ponad 1000 zł, więc te pieniądze albo spożytkujemy na jakieś jeszcze dobra, które będą przekazane do szpitala, albo po prostu je przelejemy. Jest super. Słuchajcie, udało się, jedziemy właśnie przekazać wszystko do szpitala. Udało nam się zdobyć 2100 rękawiczek, 30 przyłbic, 35 par gogli i 24 pasty do zębów, bo wyobraźcie sobie, że tego też w szpitalu brakuje. Dostaliśmy taką informację, że pasty do zębów też im są potrzebne. Słuchajcie, na wszystko teraz wam się wyświetlają faktury potwierdzające mój zakup i że wydałem całość. Dodatkowo wysłaliśmy, to znaczy za 2400 zł kupiliśmy sprzętu, za 1000 zł zrobiliśmy przelew do szpitala. Tutaj również macie potwierdzenie przelewu w tym momencie do tego szpitala. Oczywiście na tym filmie nie ma monetyzacji, ponieważ nie o to chodzi, żeby na nim zarabiać. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby w tym momencie pomóc szpitalowi i żeby pokazać wam, że każdy najmniejszy datek jest potrzebny. Jesteśmy w tym momencie umówieni na spotkanie z przedstawicielem szpitala, który od nas to wszystko odbierze. Niedługo też zobaczycie w bagażniku, ile tego jest, jak to wszystko wygląda w rzeczywistości. I tutaj komunikat z tytułu: pomagajcie sobie, nie innym. O co w tym chodzi? Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że pomagając szpitalowi, pomagając lekarzom, pomagacie w ten sposób sobie w pewnym sensie, ponieważ ci lekarze, jeżeli będą zdrowi, to jest większa szansa, że zdrowi będziecie wy. I tutaj jest apel jeszcze raz, błagam, kto może, niech pomaga. I tak jak mówiłem, tutaj mamy przyłbice, tu mamy pasty do zębów, tu mamy gogle, tutaj mamy rękawiczki, słuchajcie, tam też są rękawiczki, tu w rozmiarze M, tu w rozmiarze L. Tam mamy jeszcze jedną paczkę gogli, no jest tego sporo. Może jakieś przyłbice macie, nie? Mamy. Bądź kierowniczka się pyta, ile tych przyłbic 30. jest. Ja mówię, nie wiem, bo dopiero wyjadą, nie? 30 przyłbic. Rękawiczki w rozmiarze L. 24 pasty do zębów. Tych rękawiczek jest 2000. I tutaj jeszcze 100 rękawiczek, bo się udało zdobyć. 35 par gogli, 30 przyłbic, 2100 rękawiczek, 24 pasy do zębów. I 1000 zł poszło w przelew do państwa na konto. No przypuszczam, że będzie jutro, no bo dzisiaj wyszły pieniądze. To na pewno będą po zadowoleniu, a zaraz.
Wszystko jest. To, ja też dziękuję. Dziękujemy, to my dziękujemy. Bo to my też. Powodzenia. Dzięki. Powodzenia nam wszystkim. Uciekamy, co by nie być jakimś zagrożeniem. Lecimy. Dobra, to dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia. Dziękujemy. Dobra, mamy to, słuchajcie, powiem wam, że przed żadnym nagraniem się tak nie stresowałem jak przed tym. To jest bardzo ważne dla mnie nagranie. Jeszcze raz powtarzam, film nie będzie monetyzowany. Film jest po to, żebyście zrozumieli, że jest trudna sytuacja w Polsce. Szpal licho świat w tym momencie, mówię o Polsce. Bo na świecie też jest bardzo trudna, ale jednak żyjemy w tym, a nie w innym kraju. Jeżeli możecie, to pomóżcie. Jeżeli chociażby wiecie, bo szpitale w tym momencie mają problem z tym, żeby w ogóle zdobyć. Nie chodzi już nawet o pieniądze, a o to, że nie ma tych rękawiczek, nie ma tych masek. Swoją drogą zamówiliśmy jeszcze 100 maseczek, które nie dotarły na czas. Te maseczki po prostu dowieziemy później już bez filmu. To już od nas, że tak powiem, dodatkowy prezent. 100 rękawiczek kupiliśmy bez faktury, po prostu było tak prościej, bo było taniej. 2000, cała reszta jest na fakturach, dlatego tam wychodzi o 25 zł mniej teoretycznie na fakturach. Ale i tak dorzuciliśmy od siebie jeszcze troszeczkę, ponieważ te maski, których no nie udało się teraz zdobyć, i rękawiczki. Słuchajcie, ciepło dzisiaj jest, a ja się ubrałem za gorąco. No nic, jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tej akcji. Dziękuję wszystkim, którzy byli na live'ie. Dziękuję wszystkim, którzy się zainteresowali, którzy udostępnią ten film. No i w ogóle wam dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.